Witajcie z tej strony, Laska Gaming! A to jest kolejny epizod naszej sentymentalnej serii, gdzie gram w przygodówki moich młodych lat, mojego dzieciństwa, albo ogólnie w starsze produkcje przygodówkowe, a my wracamy do Hopkinsa FBI, gdzie nie wiedzieliśmy co zrobić, ponieważ nasza dziewczyna Samantha niestety została przez nas zastrzelona. Czekajcie, tylko sobie tutaj poprawię mikrofon, okej. Została przez nas zastrzelona. Więc może pojedziemy do Fiby i przeszukamy jej biuro. Tak będzie chyba najlepiej. Może tam będą jakieś informacje dotyczące śledztwa, coś na stylu, tak mi się wydaje, że tak powinno być. Dobra. Tam chyba było biuro Samanty, bo to było moje, nie? Okej. Otwórz. Zamknięte. Przecież nawet na to nie spojrzałeś. Otwórz. Oh yeah. Szukaj. To nic ważnego. To zajebiście, to może patrz na komputer. Nie, czekajcie, Samantha. Nie masz prawa. Jak to nie mam prawa? Komputer, patrz. Ale o czym może tutaj? Nie masz prawa. Ale jak to nie mam prawa? Co tu się dzieje? Książki prawnicze. Super, to musimy wrócić do domu Samanty, jeszcze raz go przeszukać, bo coś tu musi być, proszę Państwa, coś tu musi zagrać, coś tu musimy znaleźć. My może w domu Samanty odnajdziemy to, czego szukamy. Coś... Nie wiem, jakiekolwiek informacje, no tak mi się oczywiście wydaje. Stąd wychodzi. O, jest wyjście, dobra. To jest dom Samanty. No, tu jest taki moment, proszę Państwa, taki, no, że się troszeczkę zatrzymaliśmy, dobra. Szukaj. Trzeba tutaj wszystkie zakamarki przeszukać. Nic nie zna. Dobra. Otwórz tą górną. Nie wiem, czy to sprawdzaliśmy poprzednio. A trzeba wszystkiego, wiecie, się chwycić. To nic ważnego. Aha. Książki. Szukaj. Może coś pośród książek. Nic nie znalazłem. Zajebiście. Szukaj rośliny. Panie roślinko, oddawaj swoje sekrety. O, obrazek, patrz. A jeszcze fotografia Samanty. Przeszukaj ją. Obróć. Nic za tym nie ma. To nie miałoby sensu. Może ja zdecyduję, co ma sens, a co nie. Dobre. Baza jakoś... Może przeszukajmy tam roślinę. Przeszukiwanie roślin. Super gameplay. Ale serio nie mam pojęcia, co to by mogło być. Dobra, przeszukajmy tu. A jest
dziwne. Szukajmy tutaj. Może... Czemu ono ma swoje zdjęcia wszędzie? Kuflada. Kuflada. A ja coś wszystko... Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, zaraz wracam, proszę państwa, bo... Kurde, bole. Nie chcę mieć takiego zastoju w rozgrywce. Zaraz wracam. Co się okazało? Przeszukałem cały ten pokój, przeszukałem wszystko i później się wróciłem na tą strzelnicę. Może coś. Co się okazało? Widzicie ten klucz? No właśnie, ten klucz. Klucz będzie nam niezbędny do jakiegoś progresu, ponieważ tym kluczem otworzymy tą szafkę, która jest w biurze. Prawdopodobnie otworzymy tą szafkę, która jest w biurze. No taki mam pomysł na swoje życie. Nie wiem, czy jest dobry, czy jest zły, ale po prostu ominęliśmy jedną rzecz, a w takich przygodówkach niestety to nie może mieć miejsca. Musimy wszystko klikać, wszystko sprawdzać, to point and click w końcu. Więc mamy kluczyk Samanty. Zobaczymy, czy będzie pasował do tej szafki. Czytaj. Tu jest napisane 328 MKZA. Dobra, bo musiałem zabrać coś do pisania, bo przecież ja tego nie zapamiętam. 328 MHZA. Nie wiem do czego to jest kod, ale sprawdźmy może ten komputer. O kurde. Kabelku, nie spadaj. Przepraszam, że jestem troszeczkę zamulony, ale nagrywam to naprawdę rano. 32 8 MHZA. Hakery mocno nie gra. Porwanie naukowca 2. Szybciej. Nie mam całego dnia. W ciągu ostatniego miesiąca zniknęło dwóch naukowców. Pierwszy dr David Hudson prowadził badania nad chorobami wrodzonymi. Drugi dr Will Roberts jest biochemikiem. Nie żądano okupu. Prowadzę tę sprawę. 3. Musiałem przeczytać te dokumentasy. Dowiedziałem się, że ci dwaj naukowcy nigdy się nie spotkali. Jeden pracował w Teksasie, a drugi w Kalifornii. Obaj zniknęli prowadząc swoje samochody. Za każdym razem policja znajdowała ich auta. Samochody były puste, miały otwarte drzwi i włączone światła. Obaj są najlepszymi specjalistami w swoich dziedzinach. Obaj są żonaci i mają dzieci. Jestem przekonana, że obie sprawy są ze sobą powiązane. No shit, Sherlock. Dobra, jeszcze mamy... Sztiery? Poniedziałek. Zniknął kolejny naukowiec. Dr Jim Schuller. Pracował dla laboratorium Dowlinga w Filadelfii. Jego samochód został znaleziony z otwartymi drzwiami i włączonymi światłami. 500 agentów FBI zostało postawionych w stanie gotowości. Mają chronić najważniejszych naukowców w całym kraju. Nie znaleziono żadnych śladów w samochodzie doktora Schullera. Znowu zniknął naukowiec. Francuz. Pracował dla Instytutu Pasteura. Francuska policja odmawia podania jakichkolwiek szczegółów. Dowiedziałem się, że teraz sprawą przejmuje CIA. 5. Sprawa została oficjalnie przekazana CIA. Szef jednak prosił, abym dyskretnie kontynuowała swoje dochodzenie. Widziałam się z doktorem Philipsem, z którym rozmawiałem o klonowaniu ludzi. Wyznał, że kiedyś został zaproszony przez wojsko do współpracy z laboratorium specjalizującym się w eksperymentach genetycznych. Jest przekonany, że zniknięcie naukowców to sprawia CIA. Szybciej. 5 teraz? 5. To już naciskałem 5, bo już nie pamiętam, no cię wciągnąłem w tę historię. Tak. Nie chcę tego oglądać.
Nie chcę. Proszę mi to przełączyć. Dlaczego te komputery są takie wolne, że one... Tam nie jest napisane, one piszą. Bla 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 bla. Samantha Collins, o tak się nazywa. Doktor Phillips zniknął zeszłej nocy. Zniknęło też dwóch doskonale wyszkolonych agentów. Właśnie zadzwonił do mnie informator. Spotykam się z nim dziś po południu. Mój informator na spotkaniu był kompletnie naćpany. Brydził coś o naukowcach i wyspie Kondora. Owa wysepka znajduje się na Oceanie Spokojnym. Może to jakaś wskazówka? Niestety wszystko co mamy to te brednie gadane na haju. Wyspa Kondora, czyli chyba to będzie kolejna nasza localization, do której się udamy, proszę państwa, ponieważ to jest nasz jedyny trop, czyli wyspa Kondora. Dobra. Americano. Musimy chyba wszystkim powiedzieć szefu. Szefu. Pewnie bym chciał wiedzieć, nie? Co się dzieje. Użyj. Tutaj nam zasłaniają drogę tych dwóch agentów. Agent łysy i agent nie łysy. Natrafiłem na jakąś wskazówkę. O, proszę. Wskazówkę. Mów, słucham. Samantha spotkała się z informatorem. No i co z tego? Zniknęła zaraz potem. No i co z tego? Informator powiedział jej o wyspie. No i co z tego? No co za debil. Musi być jakiś związek między tą wyspą a Bergsonem. Czysta hipoteza. Dawaj mi fakty. Chcę odwiedzić tę wyspę. Nie chcę, aby Bergson wiedział, że przyjeżdżasz. Zadzwonię, gdzie trzeba i załatwię ci samolot. Będziesz skakał na spadochronie. Obyś miał raz. Na pewno nie zauważy tego, że ktoś skacze na jego wyspę na spadochronie. Super plan. Naprawdę super plan. No dobra, nieważne. Jeżeli on ma nam załatwić samolot, to musimy jechać na lotnisko. Prawdopodobnie. Dobra, wyjście. Dobra, i teraz lotnisko chyba było po drugiej stronie. Pam, pam. Pam, pam. No. Lotnisko, idź. Idź, chociaż jedziemy. Kłamstwa. Oh yeah, musimy pokazać z tym. A, Hopkins. Jaki FBI. Ten? Czekałem na pana. Pański szef zajął się wszystkim. Przelecimy nad wyspą Kondora i będzie pan skakał. Okej. Lubię ten utworek. Jest bardzo fajny. Ogólnie muzyczka jest klimatyczna, o powiedzmy tak. Trochę się rozglądniemy po wyspie i skończymy ten odcinek, bo był trochę za krótki, ponieważ wy chcecie dłuższych odcinków, a ja was słucham. Te rendery. To jest chyba jeden z ostatnich etapów, ta wyspa. Powoli zbliżamy się do końca. Znaczy nie tak definitywnie już do końca, ale powoli, no wie, od początku się zbliżamy do końca, ale jesteśmy bliżej niż dalej. O. Tak będzie chyba lepiej. Super animacja lecenia, nawet nie lecenia, kołowania samolotu, która trwa miliard lat. Dobra, wiemy, że samolot leci. Fajnie. No nie będę tego przełączał, bo może być coś ciekawego. I teraz tam się leci 3 godziny, więc 3 godzina cutscenka z leceniem samolotem. Jak to tyle będzie trwało, to gówno pogramy na tej wyspie. No piękne, piękne rendery. Musi się pochwalić, piękne. Piękną to ma się. Fajnie, już. Nie, bo tylko muzyczka się skończyła. Fajnie!
Super Biel. Super Biel. Umiecie wyrenderować Super Biel. Ale serio żartowałem z tym lataniem 3 godziny. To nie wygląda jak wyspa Kondora. Aha, lecimy. Jakbyście nie zauważyli, to lecimy. Jeszcze. Super! OMMMMMMG. Can't control myself. Wow, o, woda! To woda! Nie no, nie pogramy na wyspie. Przez ten film, którego pewnie się nie da przełączyć, ale nie chcę. Macie się męczyć ze mną. Piękna woda, piękna. 10 na 10 na woda. Te refleksy. Te refleksy. O, skoczył. O, wyspa Kondora. To jest zarąbisty moment, żeby skończyć ten odcinek. Tak więc, z tego co pamiętam, to jest jeden z ostatnich etapów. Wyspa Kondora. Tak więc, i z tego co pamiętam, tutaj się już zacznie robić bardzo dziwnie. Tak więc subskrybujcie, lajkujcie, polecajcie znajomym. Jeżeli podobał Ci się ten film z serii Hopkins FBI, to zobacz poprzednie odcinki albo inne produkcje, które stworzyłem. A ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie. O fuck, to... Fuck, czy to jest Samantha? Dobra. Jak bardzo uwielbiam Gajosa, Gajos tutaj chyba miał voice acting.